Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bardzo fajną sałatkę śledziową z buraczkami. Będziemy potrzebować oczywiście śledzi a la Matias, czyli solonych. Najpierw trzeba je wymoczyć godzinkę w zimnej wodzie, płuczemy, znowu godzinę w zimnej wodzie i powinny być ok. No ale zależy to też wszystko od tego, jakie śledzie kupiliście. Jedne są bardziej słone, drugie mniej. Będzie nam potrzebna również jedna pietruszka, dwie marchewki, cztery buraczki średniej wielkości, nieduży seler, duża cebula, dwa jajka, cytryna, musztarda, majonez, najlepiej kielecki oraz przyprawy. Sól, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz. Tyle będzie potrzebne. Na początek musimy przygotować sobie warzywa i buraczki. Razem, całe, tylko umyte, wrzucamy do garnka, zalewamy wodą, dodajemy liście, trochę pieprzu, kilka ziaren, dwa ziarna ziela angielskiego i to nam będzie się gotowało przez około 1,5 godziny, aż będą miękkie buraczki. Najprościej sprawdzić to na przykład patyczkiem do szaszłyka. Jeżeli wbijemy patyczek do szaszłyka, on wejdzie gładko i będzie go można łatwo wyciągnąć, to znaczy, że buraki są gotowe. Po ugotowaniu będzie nam łatwiej je obrać ze skórki, bo będzie to wszystko bardzo szybko, łatwo ta skórka odchodziła. Dlatego bierzemy i gotujemy w skórce. Co więcej, będzie nam tutaj bardziej taki treściwy ten wywar zostanie, bo tak naprawdę to, co to nam to zostanie, to będzie barszczyk taki. Będzie go można potem trochę doprawić cukrem, cytrynką między innymi i będziecie mieli barszcz. Ale to jest produkt uboczny. Na początku zalewamy wodą, gotujemy do miękkości. W osobnym garnku, również w całości, czyli nie obrane, a tylko opłukane, gotujemy warzywa. Takie jak marchewka i pietruszka. Natomiast seler musimy obrać. Nie chcemy, żeby tu nam zostało jakiś piach. Często jest tak, że ten seler tutaj zawiera jakieś rzeczy, które są niefajne. Dlatego musimy go najpierw obrać. No ja to Wam pokażę, jaki jest taki fajny patent na obieranie. Żeby się nie namęczyć za bardzo. Najlepiej się robi to w ten właśnie sposób. I potem ścinamy górę. Mamy obrany. To wszystko również gotujemy do miękkości w lekko osolonej wodzie. To będzie trwało około 40-45 minut. Powinny być wtedy warzywa już miękkie. Cebulę natomiast bierzemy, tniemy, siekamy tylko w małą kosteczkę i sparzamy ją tylko gorącą wodą. Jajka gotujemy na twardo. Tyle na początek musimy sobie przygotować, a potem pokażę co dalej. Warzywa są już gotowe. Odsączamy z zalewy, studzimy. Ewentualnie ten wywar, który tutaj powstał, można wykorzystać jako bazę do jakiejś zupy. Buraczki są już miękkie w środku. Należy teraz je wyjąć. Trochę przestudzić i obrać. Buraczki trochę przestygły, obieramy. Odcinamy tylko tutaj końcówkę. Ten ogonek, a resztę buraka o, powinniśmy bardzo łatwo rękami ze skórki obrać. Tyle, koniec. Jeżeli tutaj nie chcecie mieć kolorowych dłoni, no to zawsze można w rękawiczkach obierać. A jeżeli nie macie, to takie plamy z buraka można bardzo łatwo wyczyścić kwaskiem cytrynowym albo sokiem z cytryny. Obrane buraczki kroimy w dość grubą kostkę, to znaczy grubą, taką 1,5 na 1,5 cm. To ma być mniej więcej właśnie taka kostka. Pozostałe warzywa po przestygnięciu również obieramy. O,
Selera mamy już obranego, więc nie jest to konieczne. Wystarczy go pokroić. Te warzywa kroimy drobniej niż buraczki. Mniej więcej w taką półcentymetrową kostkę, drobniutką. Wszystko mamy już tutaj pokrojone. Z warzyw dodamy jeszcze cebulę. Cebulę sparzyłem wcześniej po prostu gorącą wodą. Będzie to powodowało, że cebula będzie mniej ostra. Mniej będzie szczypać, mniej będzie drapać w gardle. Brakuje nam tutaj jeszcze jajek. Jajka również taką kosteczkę kroimy. Kolejny składnik to majonez. Należy go tutaj dodać według uznania, ale około 150-200 ml minimum. Może nawet 300, wszystko zależy od tego, czy lubimy bardziej czy mniej majonez w takiej sałatce. Jeżeli chodzi natomiast o warzywa, oryginalny przepis, jaki znalazłem, zawierał ziemniaki ugotowane. I powiem Wam, że to jest kiepski pomysł w tej sałatce, więc jeżeli znajdziecie gdzieś taki przepis, to nie próbujcie. One powodują, że ta sałatka jest strasznie ciężka, strasznie kluchowata. Dlatego zamiast tego polecam ewentualnie z dodatków. Jeżeli jest dla Was za ostra, ta sałatka wyjdzie Wam, dodajcie jabłko, wkrójcie jabłko. Jeżeli jest za mało wyrazista, dodajcie krojonych w kosteczkę ogórków kiszonych. Musztarda, 2-3 łyżeczki. Teraz można już tylko ewentualnie dosolić, dodać pieprzu i wcisnąć sok z połówki cytryny. Mieszamy to wszystko i zostawiamy na trochę. Natomiast na samym końcu dopiero dodajemy śledzie. Delikatnie mieszamy i odstawiamy na 2-3 godzinki do lodówki. Sałatka porządnie wymieszana. Wszystkie składniki oprócz śledzi. Śledzi to, jak mówiłem, wymoczone. Około pół kilograma. Kroimy je w takie kawałeczki. I już delikatnie mieszamy razem z resztą składników. Zostawiamy, żeby to się przegryzło. Na kilka godzin najlepiej. Niestety ta sałatka po jakimś czasie, jak leży, tutaj z wierzchu zmienia kolor. Tak niezbyt ładnie wygląda, dlatego przed podaniem należy ją przemieszać. No i w związku z tym, że jest taka bardzo jednolita kolorystycznie, jak widzicie, jest tylko buraczkowo-różowa, no to dobrze by było trochę złamać ten kolor. Dlatego już podaniu na salaterkę na przykład, ja posypuję to jeszcze albo pietruszką posiekaną, albo jeszcze lepiej szczypiorem z cebuli dynki. Po tych kilku godzinach, jak sałatka sobie poleży w lodówce, należy sprawdzić, czy w smaku jest ok, ewentualnie dodać pieprzu, soli lub soku z cytryny. Ewentualnie, tak jak mówiłem, dokroić składników takich jak ogórek kiszony, jeżeli jest za mało kwaśna, lub jabłko, jeżeli okaże się, że jest na przykład za bardzo kwaśna, za mało ma słodyczy, albo jest za słona. Oczywiście jabłka muszą być słodkie. Tutaj nie przesadzamy, żeby nie rozbić, żeby nie rozwalić tych kawałeczków śledzia delikatnych.